każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś jesteśmy z wizytą w Centrum Naukowo-Badawczym LADROP. Porozmawiamy sobie z doktorem Łukaszem Latałą, witamy. Dzień dobry. Oraz z Rafałem Pasoniem. Witam wszystkich serdecznie. Zaczniemy sobie dziś temat, który już zapowiadaliśmy w poprzednim materiale, czyli przygotowania do lęków. Jesteśmy gdzieś w takim składzie, że będziemy mogli sobie połączyć jakby teorię tego, jak powinno wyglądać takie przygotowanie do lęków z praktyką, którą już Rafał jakby masz za sobą i w kilku kwestiach na pewno będziesz mógł uzupełnić te informacje, jak ewentualnie stosujesz te produkty, jak te lęki powinny wyglądać. Zaczniemy sobie od początków, bo na pierwszym materiale chyba pan doktor powiedział taką rzecz, że tak naprawdę wszystko zaczyna się jeszcze przed tą skorupką. Więc od tego sobie zaczniemy. Kiedy się to zaczyna? Tak, jeśli chodzi o cały program lęgowy, to trzeba wziąć pod uwagę szerszy zakres czasowy i stosować suplementację troszeczkę wcześniej. Chodzi tutaj o to, że matka musi być dobrze przygotowana do tworzenia żółtka oraz skorupy jaja i tutaj tą suplementację trzeba też odpowiednio ustawić. Też rozmawialiśmy właśnie w tej kwestii, że jest to zauważalne w takim aspekcie, że pierwszy lęk jest dobry, natomiast następne są słabsze i to sugeruje, że jeżeli matka jest lepiej przygotowana, czy normalnie przygotowana do pierwszego lęku, jest ono pewnym obciążeniem dla organizmu. Każdy następny jest ponownym obciążeniem. Jeżeli pewna pula minerałów i witamin w organizmie matek zostanie wykorzystana w pierwszym lęku, no to już niestety ta pula jest wyczerpana do następnych i te następne lęki po prostu są słabsze. To, co jest istotne z praktyki mojej, to przede wszystkim walczymy tutaj o suplementację związaną z budowaniem skorupy, czyli jest to mineralizacja całej skorupy, preparat mineralny oraz AD3EC kalcium. Dlaczego te kompleksy? Witamina D3 jest bardzo istotna, jeśli chodzi o gospodarkę wapniową organizmu. Jeżeli jest niedobór witaminy z grupy D, jest blokada wchłaniania wapnia, czy jej upośledzenie wchłaniania wapnia do kości. A to jest istotna sprawa, dlatego że one są, że tak powiem, ostatnim rezerwuarem wapnia. Jeżeli czegokolwiek brakuje w paszy, to właśnie skorupka zaczyna czerpać z kości. Jeżeli nie uzupełnimy tych niedoborów, no to właśnie następne lęki już będą miały problem z jakością. Mówię tutaj o skorupie. Także suplementacja, którą proponujemy, to jest kompleks AD3EC kalcium, gdzie mamy płynną witaminę D3 w dużej ilości. Mamy również płynny wapń, który jest bardzo dobrze przyswajalny, więc nie martwimy się, czy braknie nam jednej substancji czy drugiej. Mamy preparat mineralny, który ma pełną mineralizację skorupy i tutaj jest zarówno wapń, fosfor, jak i reszta minerałów. Jednak w tym okresie również może dojść do niedoborów z grupy witamin B. Dlatego kolejnym preparatem jest B-kompleks. I on tutaj, to jest bardzo szeroki kompleks, który zabezpiecza w bardzo różnych kierunkach i jest on niezbędny zarówno pisklętom, jak i matkom.
Więc jeśli mówimy o okresie, o tym początkowym, pierwszym okresie przed składaniem jaj, to jest okres, który powinien się zacząć mniej więcej 3 tygodnie wcześniej. Czyli mamy tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, kompleks witaminowy, witamina A, D, 3, C, kalcjum, witamina B kompleks oraz preparat mineralny. Natomiast niezbędny również będzie nam preparat, który nazywa się embryo, z tego względu, że tutaj są bardzo duże dawki witaminy E oraz kwas foliowy. Witamina E jest odpowiedzialna w organizmie za gospodarkę hormonalną i jest niezbędna, jeśli chodzi o takie okresy lęgowe, oraz kwas foliowy. Teraz w weterynarii ogólnie jest mało produktów opartych o kwas foliowy, natomiast on jest niezbędny do przeżywalności zarodków, to znaczy on poprawia przeżywalność zarodków, prawidłowy ich rozwój, jak również zwiększa zapłodnialność. Czyli tutaj w tym okresie te 4 produkty wydają się bardzo, to jest szeroki kompleks witaminowo-mineralny, który również dzięki preparatowi Embryo jest ukierunkowany na gospodarkę zarówno hormonalną, jak i prawidłowy rozwój i przeżywalność zarodków. Właśnie, Rafał, nawet ostatnio jak rozmawialiśmy u Ciebie, to Ty wspominałeś, że planujesz wprowadzić ten właśnie produkt. Ja już na testy wprowadziłem go tak naprawdę sezon wcześniej. A wzięło się to z tego, że właśnie zadałem pytanie, że mam tego typu problem w hodowli, gdzie faktycznie tak z jedną taką samicą, gdzie znosi piękne jaja, ale zawsze drugi, chociaż były zalęgnięte, bo zawsze to sprawdzałem, zawsze drugi ten zarodek po prostu umierał. Tak. No i akurat bardzo dobrą to była lotniczka. Nic fizycznie jakoś tam zdrowotnie nie widziałem, że coś się u niej złego działo, no a jednak taka przypadłość była, prawda? I zacząłem to wprowadzać. Ja akurat łączyłem wszystkie 3 te produkty razem. I naprawdę raz jedyny przez cały okres lęgowy, bo ona już jest nienotowana, jest w rozpłodzie, raz jedyny tylko się zdarzyło, że jedno jajko uciekło. A tak wszystkie naprawdę były zalęgnięte, więc no tu już jakby mam to potwierdzone u siebie, tak? Bo tutaj w tym okresie musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jest moment tworzenia się żółtka w organizmie matki, jak i również tworzenia całego jajka ze skorupką. I to jest jedyny moment, w którym matka przekazuje tak naprawdę całą pulę preparatów, całą pulę witamin, przeciwciał i minerałów, tak? I jeżeli na tym etapie w organizmie czegokolwiek brakuje, no to w żółtku będą ubytki, a to żółtko jest później, to dzięki żółtku dostarczamy te właśnie rzeczy, czyli przeciwciała, cała odporność oraz minerały i witaminy od pierwszego dnia życia. No i żółtko jest wchłanialne mniej więcej do 7 dnia życia, więc jest istotnym elementem żywieniowym po wytruciu. Ja jeszcze dodam, że tak w hodowli ogólnie z praktyki my koncentrujemy się bardziej na zapłodnieniu, czyli tą witaminą na przykład E. I tak. Takie jest założenie hodowców. A pomijamy tak naprawdę właśnie matki. Ja też wcześniej takiej wiedzy nie miałem, że faktycznie można by pomóc matkom, prawda? No tu walczymy o jak najlepszy początek młodych piskląt. Jeden z 3 składników, bo drugim będzie mleczko, no i trzecim woda, prawda? Także żółtko jest też bardzo istotne. No i tutaj nie da się nie docenić tej puli przeciwciał, która jest dostarczana z żółtkiem. To będzie budowało nam później odporność w piskącie. Czyli generalnie założenie jest takie, żeby w tym okresie 3 tygodni przygotować samicę, żeby no ona nie miała żadnych problemów ze zniesieniem jaja, żeby to jajo było właściwie jakby opakowane. I teraz pytanie, czy w tym jakby ostatnich dniach już przed zniesieniem jaja możemy tej samicy jeszcze jakoś dodatkowo pomóc? Czyli ewentualnie któreś z tych produktów wtedy należy stosować częściej? Bo generalnie produkty są rozpisane, że na przykład 2 razy w tygodniu. Tak.
I tutaj chodzi o tak naprawdę o systematyczność podawania. Dokładnie. Więc walczymy o to, żeby te produkty były podawane po prostu systematycznie, po dwa razy w tygodniu i to nam w zupełności wystarcza. Teraz zadam od razu takie pytanie, jak jesteśmy przy tym okresie. W hodowlach często pojawiają się podczas właśnie znoszenia jaj problemy z samicami. Objawy są różne. Jednym z takich objawów jest na przykład to, że samice zaczynają utykać, mówiąc tak kolokwialnie. Utykają, ewentualnie zachowują się tak, jakby były pijane, czyli bujają się. I ewentualnie z czego mogłoby to wynikać i czy w ten sposób, który proponujecie, jesteśmy w stanie tego uniknąć, czy w ogóle da się tego uniknąć i ewentualnie jak radzić sobie w takich sytuacjach, kiedy coś takiego nastąpi? To jest wynikiem po prostu, nie można powiedzieć zużycia organizmu, tylko po prostu z wysilenia organizmu, czyli w momencie tworzenia się skorupy, skorupa potrzebuje dostać dużej ilości wapnia. Jeżeli nie ma dostarczanego zewnętrznie tego wapnia, to ono jest pociągnięte z kości. To skutkuje w tym, że mniejsza ilość wapnia w kości powoduje, że one są bardziej narażone, miękkie przede wszystkim i występują bolesności, więc to może się objawiać kulawiznami. Natomiast objawy te drugie, czyli taki pijany chód, niepewny, jest związany z układem nerwowym i to są objawy układu nerwowego, ściśle związane z niedoborem witamin z grupy B. Także może coś takiego wystąpić właśnie wtedy, kiedy jest zbyt mało wapnia oraz niektórych witamin, a obciążenie w budowaniu skorupy żółtka i całego zarodka w jajowodzie jest tak dużym obciążeniem, że po prostu to jest czerpane z organizmu, a nie z zewnętrznej suplementacji. I takie objawy mogą towarzyszyć matkom. A zadam teraz pytanie do Rafała. Rafał, no bo ty masz doświadczenie hodowlane. Wiadomo, że te początki hodowli każdy zawsze jakby uczy się ma na własnych... Ma trudne. Dokładnie, ma trudniej i musi uczyć się na własnych błędach. Dlatego chcę cię zapytać, takie największe problemy, z jakimi się spotykałeś właśnie przy wychowie młodych i tak dalej. No bo jednak wychować zdrowego młodego, który później ma latać w sezonach lotowych dosyć wymagających przez 4-5 sezonów, no wymaga od nas dużych poświęceń i w trakcie lęgów i przed nimi. No tak, właśnie i tutaj potrzebna jest wiedza i cały czas tą wiedzę trzeba zdobywać. Ja w pierwszej fazie jakby postawiłem najpierw na karmę, tak? Bo przy dobrej jakości paszach karma, no teoretycznie powinny te matki czy te gołębior spłodowe, jakie by nie były, pobierać wszystko to, co im jest potrzebne, ale wiadomo, że idealnych karm nie ma i po prostu no nie ma takich, uważam, mieszanek, żeby dostarczyły wszystko, więc te niedobory trzeba uzupełniać. I teraz przejdę właśnie do suplementacji. Gdzieś w ogóle no, posiadam, jestem zwolennikiem jakby większych dawek witamin, tak? Dlatego ukierunkowałem się właśnie na te produkty, mając jakąś tam wcześniejszą wiedzę, że te jednostki witamin po prostu są większe. I ja kiedyś właśnie nie doceniałem w hodowli zupełnie po prostu witamin, bo co się stosowało? No jakąś tam mieszankę mineralną tylko. Właśnie, o to mi też chodzi. Do pobierania takiego wolnego przez gołębie i była taka wiedza, że to wystarczy. No okazuje się, że to po prostu nie wystarcza. I może po prostu hodowcy nie do końca wierzą w te witaminy, tak ogólnie mówiąc, ponieważ tak ze swojej praktyki efekt podawania jest taki, jak trzeba, przy systematyczności. A tutaj ja wcześniej też i tak obserwuję hodowców, że troszkę chcemy iść na skróty. Czyli szybko. Chcemy zobaczyć efekt w tydzień czy w dwa. No to świat jest teraz szybki, wszystko szybkie. A to tak nie działa. Więc no,
tak jak i upierzenie u gołębi, kondycję, zdrowotność trzeba wypracować. I tylko systematyka powoduje to, że możemy osiągnąć ten cel. O. Na pewno suplementacja podawana do wody czy do paszy jest precyzyjniejsza i szybsza w stosowaniu niż gdybyśmy musieli zadbać o paszę, która posiada już wszystko w bardzo dużej ilości. Po pierwsze, taka pasza byłaby droga, a po drugie, potrzebujemy konkretne momenty, w których podajemy, czyli na przykład te dwa dni w tygodniu, bądź przez tydzień pewne rzeczy. Ciężko zrobić paszę, która by miała w sobie probiotyki. Tego się nie da zrobić, nie da się zrobić. Znaczy, może by się dało, tylko nie w procesie produkcji. No, w granulacie się na przykład nie da zupełnie, ale w sypkich można by było zadbać o liofilizat, tylko ciężej jest z ziołami na przykład. Tak? One ma prawdziwą moc ziół mamy wtedy, kiedy to jest postać ekstraktu, a nie po prostu zioło sypane na karmie. Także no, na pewno jest precyzyjniejsze, szybsze i łatwiejsze w dawkowaniu, jeżeli mówimy o suplementacji zewnętrznej podawanej do picia bądź na karmie. Tak, jeszcze w nawiązaniu do tego, że powiedziałeś, Rafał, że stosowałeś różne mieszanki mineralne, dlatego właśnie zapytam pana Łukasza. Mieszanki mineralne. Tutaj pojawiają się akurat często problemy, jeśli chodzi o jakby środowisko hodowców. Wypowiadają się niezbyt przychylnie. Też te mieszanki mineralne sugerowane, że są na przykład przesolone, te gołębie za dużo tego pobierają. Później pojawia się rzadki kał i tak dalej. Czy ewentualnie witaminy i suplementację taką na karmę czy do wody tutaj możemy przedawkować, tak samo jak załóżmy te mieszanki mineralne? Tak naprawdę możemy przedawkować każdy produkt, który podajemy, tak? Więc istotne byłoby, nasze produkty ogólnie są bardzo mocnymi produktami, więc podajemy tutaj również na etykietach podajemy uczciwe dawkowanie, czyli nie chodzi nam o to, żeby wydawało się hodowcy, że preparat jest bardzo wydajny, bo mu wystarczy na kilka miesięcy, tylko po prostu sugerujemy się efektem, żeby on został osiągnięty jak najszybciej. Więc nie zalecamy przedawkowywać tych preparatów. Zioła oczywiście są tutaj można powiedzieć bezpieczniejsze, bo nie ma jakby poziomu górnego zawartości ziół w organizmie. Natomiast witaminy i preparaty mineralne, jeżeli te produkty są mocne, można przedawkować. Oczywiście dalecy jesteśmy w podawaniu dawkach na etykiecie, jesteśmy dalecy od tego momentu, gdzie preparat będzie tak mocno przedawkowany, że zacznie szkodzić organizmowi. Tylko po prostu te preparaty zostaną przez organizm wydalone, dlatego że organizm nie będzie mógł wchłonąć większej ilości, tak? I ewentualnie przy mocnym przedawkowaniu mogą pojawiać się jakieś objawy z układu pokarmowego. To jest sygnał do tego, żeby przede wszystkim na początku, jeżeli zaczyna się przygodę z naszymi produktami, to żeby zaczynać od tych dawek mniejszych, przetestować, przyzwyczaić gołębie do tego, a później podchodzić do tych mocniejszych. Tak jest. Kolejny etap lęgów, czyli okres, w którym samice znoszą jajka, pierwsze dni po zniesieniu jajek. Najważniejsze kwestie. No jeszcze kwestia, którą chciałbym poruszyć, to jest kwestia podawania tych produktów, bo wielu hodowców zadaje pytania, które można ze sobą łączyć, jak je podawać, czy podawać je łącznie, ile można podawać razem tych produktów. To też są istotne pytania, tutaj też bym chciał. No tak z praktyki. Ja zawsze, tak jak ja to u siebie robiłem, jak ja testowałem i jak teraz też gdzieś tam, bo wiadomo, hodowcy dzwonią z jakimiś pytaniami, więc te wskazówki jakby przekazuję. Więc ja to robiłem u siebie tak, że wszystkie preparaty ziołowe są podawane do wody, a minerały, witaminy, cała suplementacja na karmę. Dlaczego tak? No przede wszystkim wysokie temperatury w lato, prawda? Czyli nie chcę, żeby to stało w pojniku, bo tak naprawdę gdzieś tam człowiekowi chodzi po głowie, czy tam coś się z tym nie dzieje, więc to jest bezpieczne. Daję dawkę zawsze na jedno karmienie, nie na dwa dziennie, tylko powiedzmy, już nie ma znaczenia, czy to jest ranne, czy to jest wieczorne.
I to u mnie po prostu no, bardzo dobrze działa. Ja u siebie w ogóle nie zaobserwowałem czegoś takiego. No, pierwszy jakiś objaw to właśnie powinny być jakieś tam problemy z przewodem pokarmowym, jakieś biegunki, prawda? Jakieś tam polewanie. Natomiast no, pewnie też inaczej to wszystko znoszą, bo są do tego przyzwyczajone. No tak, ale załóżmy preparaty witaminowe łączysz i dajesz na karmę, to załóżmy 2-3 preparaty? Tak, na przykład AD3 łączyłem zawsze z B-Complex. Aha. A w inny dzień nie łączyłem akurat minerałów nigdy. No, tak to sobie podzieliłem, żeby 2 razy w tygodniu były połączone te 2 witaminy i 2 razy w tygodniu minerały. Czyli jeżeli tutaj mamy, bo chodzi nam tutaj o ten program, jeżeli mamy w pierwszym etapie te 3 tygodnie przed składaniem jaj, 4 produkty, bo właściwie cały program składa się 6, czyli mamy AD3, EC Calcium, B-Complex, Embryo i preparat mineralny w tych tygodniach i tutaj chodzi nam o to, żeby one były równo rozłożone, z czego można te produkty mieszać ze sobą. Czyli ogólnie minerały też można wymieszać z AD3 na przykład? Można minerały połączyć z AD3 EC, można AD3 EC połączyć z B-kompleksem. No i tutaj ewentualnie z B-kompleksem można połączyć też embryo. Można łączyć te produkty, nie ma większego znaczenia, czy to znaczy one nie będą działać ze sobą jakoś antagonistycznie, tak? Więc te produkty mogą być podawane, tylko zależałoby też na tym, żeby nie podawać, nie komasować tego tak mocno, żeby podawać 3 produkty naraz, tylko żeby po prostu połączyć je ewentualnie w parach i podawać po 2 dni jedne i po 2 dni drugie. No to ja sugeruję, bo zawsze wiadomo, cały tydzień ma 7 dni. Mhm. Jeżeli połączymy 2 preparaty razem, to mamy 2 dni w tygodniu. Tak. I kolejne 2 podając oddzielnie, to jest w sumie 6 dni. Tak też można zrobić. I to wydaje mi się, że takie będzie chyba najbardziej bezpieczne, bo jeżeli ktoś wchodzi z suplementacją i właśnie z takimi produktami, gdzie dawki witamin są wysokie, no różnie powiedzmy może zareagować to stado, tak? No wiadomo, w różnym stadzie są zdrowotnym te gołębie, bo jeden bada, drugi nie bada, no różnie to wygląda. Natomiast moje stado już jest tak przyzwyczajone, że powiem szczerze, że ja nawet embryo łączyłem jako 3 produkt i też nic się nie działo. Żadnych jakichś skutków ubocznych, ani pogorszenia przede wszystkim odchodów, zupełnie coś takiego u mnie nie występowało. Tak jest. Także jeśli chodzi o łączenie, temat omówiliśmy. Teraz znowu wracamy do tematu tego, kiedy samice znoszą jajka. Ewentualnie na co zwracać uwagę, z jakimi problemami tutaj hodowcy mogą się spotkać w tym okresie. I no bo powiedzmy tutaj jest znoszą jajka, no i zaczyna się okres teoretycznie spokojniejszy. Tak, no to znaczy jakakolwiek, tutaj możemy mówić o tym, że suplementacja w tym momencie do wody jest tylko i wyłącznie dla matek, ale jeżeli one już jajka złożyły, to tak naprawdę walka o to, żeby żółtko, skorupa i całe jajko było jak najwyższej jakości, no już się zakończyła, tak? Tak. To jest okres spokoju, gdzie możemy spróbować podnieść odporność matkom oraz postarać się o to, żeby mleczko zaraz po wykluciu dla tych piskląt miało zawartość probiotyków. Czyli w momencie, kiedy my w tym okresie wysiadywania zaczniemy podawać matkom i tutaj chodziłoby o to, żeby probiotyk był podawany do karmy. A na karmę? Na karmę, dlatego że zależy nam, żeby probiotyk znalazł się w mleczku, czyli on musi być po prostu w karmie. Więc ten preparat w tym momencie podawany jest na karmę i jeżeli mamy już okres wykluwania się pisklęcia, to pisklę tą drogą dostaje razem z mleczkiem probiotyki. To jest od razu budowanie odporności u pisklęcia. Ważny moment, bo od pierwszego dnia. I to jest właśnie produkt, którego w tym okresie bardzo mało stosowałem. Czyli to, co zawsze mówię w filmach, że człowiek cały czas się uczy. Tak, ale to nawet wyszło, jak rozmawialiśmy właśnie tu, gdzie dziś jesteśmy, odnośnie tych probiotyków, taka twoja
Właśnie było takie twoje pytanie i właśnie doktor wytłumaczył trochę, dlaczego warto stosować i dlaczego tak długo, tak, przez taki długi okres czasu. Bo jednak no, probiotyk, załóżmy, dajemy antybiotyk, 2-3 dni probiotyku jest załatwiony. Takie jest podejście. Tylko podobnie. A tu doktor mówił, że to nawet do 3 tygodni jakby ciągiem można. Tak, jeżeli probiotyk jest podawany 3 razy w tygodniu, to można używać go przez 3 do 4 tygodni. Wtedy po prostu probiotyki dają nam dużo więcej niż tylko powrót przewodu pokarmowego i mikroflory przewodu pokarmowego do normy. To jest po prostu zaszczepienie w przewodzie pokarmowym bakterii, wytwarzanie kwasu mlekowego i mocny wpływ na skład mikroflory całego przewodu pokarmowego, a nie jedynie wrócenie do poziomu wyjściowego, czyli sprzed antybiotyków. Czyli na zasadzie takich cykli, powiedzmy, tak? Bo tak, 3 razy w tygodniu to na zasadzie takiej, ja to robiłem znów w praktyce, że podawałem 3 dni z rzędu i 4 dni, powiedzmy, przerwy do końca tygodnia. To z naszych badań wynika, że najwyższa skuteczność jest wtedy, kiedy podajemy systematycznie przez 3 tygodnie, czyli 3 razy w tygodniu. Przez z przerwami. Czy załóżmy poniedziałek, środa, piątek. Tak, no właśnie. Tak. Ja uważam, że każda suplementacja probiotyczna również powinna być jak najbardziej równomiernie rozłożona. Czyli nie robimy tego poniedziałek, wtorek, środa, tylko po prostu robimy to poniedziałek, środa i piątek. I tak przez 3 tygodnie, później możemy zrobić tydzień przerwy i znowuż powrót na 3 tygodnie. To buduje długofalową odporność w organizmie. Mm-hmm. No w przypadku całego tego przygotowania, ale ja bardziej sugerowałem się tutaj jakimiś kuracjami, czyli podawaniem antybiotyków, gdzie jest, wiadomo, osłabiony, tak? I no, trzeba to odbudować w jakiś sposób. Tak, właśnie, może ja jeszcze doprecyzuję, żeby pan rozwinął później, czy ewentualnie właśnie jak podajemy taki antybiotyk, to później 3 dni probiotyku jest wystarczające, nawet jeśli znaczy, będziemy to powtarzać co ile. Zależy, co mówimy wystarczające, dlatego że antybiotyk zabija ogólnie wszystkie bakterie. Czy są to dla nas dobre bakterie, czy chorobotwórcze, to antybiotyk zabija większość tych bakterii. Więc probiotyk pomaga uzupełnić niedobory mikroflory bakteryjnej, która została zabita przez antybiotyk. I to jesteśmy w stanie zrobić, podając na przykład 3 do 5 dni po antybiotyku. Ale wtedy jedynie doprowadzamy przewód pokarmowy do tego, co było. Wracamy do tej równowagi, która była. Tam. Ale probiotykami jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej, dlatego że jesteśmy w stanie wywrzeć na przewodzie pokarmowym skład mikrobiologiczny. Możemy spowodować, utrudnić obecnością probiotyków w większej ilości w przewodzie pokarmowym. Jesteśmy w stanie utrudnić życie bakteriom chorobotwórczym i nie tyle, że je zlikwidujemy, ale po prostu będziemy trzymać bakterie chorobotwórcze wtedy na bardzo niskim poziomie cały czas. To nam daje pewną stabilność prowadzenia stada i względną odporność, bo to nie jest odporność immunologiczna organizmu, ale z naszych badań wynika, że w momencie, kiedy dochodzi do przełamania chorób bakteryjnych czy wirusowych przede wszystkim, to od razu w przewodzie pokarmowym wzrasta poziom bakterii chorobotwórczych, w większości bakterii chorobotwórczych. W momencie, kiedy jest podawany probiotyk, one cały czas są na niskim poziomie, jakby nie reagują na czynnik zewnętrzny. Dzięki temu organizm ptaka łatwiej, lżej przechodzi chorobę. Czyli to nam daje odporność. W związku z tym, co właśnie powiedział tutaj pan doktor, to już taki pomysł hodowlany mi się w tym momencie nasuwa, żeby podawanie tego probiotyku, tak jak tu doktor sugeruje, wprowadzić przy gołębiach młodych. Od momentu, powiedzmy, odstawienia, ale najważniejszy ten okres już później, gdzie zaczynamy, powiedzmy, wywóz i one są narażone na, wiadomo, na chorobę młodych, tak? I ja bardziej stawiałem tutaj na impact i broniłem się impactem, ale do momentu, do pewnego momentu właśnie można by spróbować zbudować tą odporność probiotykiem. A teraz pytanie, czy załóżmy, bo ja też myślę o podobnym temacie, tylko jeszcze krok wcześniej. Czyli kiedy one wychowują młode i ewentualnie te probiotyki, nawet w połączeniu z impactem, czyli ewentualnie do wody impact nakarmę probiotyki,
No to z tego co rozmawiamy, wynikałoby, że to by był dobry ruch. To znaczy, ale mówimy o jakim okresie dokładnie? No już takim okresie, kiedy w hodowli zaczynają się problemy, na przykład z zapaleniem wola i tak dalej, z problemami układu pokarmowego przy wychowie młodych. Tak, to znaczy ogólnie preparaty probiotyczne potrzebują czasu, żeby zacząć wywierać mocny wpływ na przewód pokarmowy i budować odporność. Dlatego jeżeli myślimy o stosowaniu probiotyków, to właśnie one powinny być stosowane kilka tygodni interwałami, 3 tygodnie, przerwa 3 tygodnie. I to jest długi okres, który na pewno odbije się pozytywnie na odporności, więc wybieramy po prostu momenty, kiedy dochodzi do pewnego osłabienia, gdzie dochodzi do pewnych chorób i zaczynamy trochę wcześniej. Natomiast Impact jest preparatem interwencyjnym, mocniejszym, on działa szybciej, ale ma mocno ukierunkowane działanie przeciwbakteryjne i na wzmacnianie odporności. Działa również przeciwzapalnie. Czyli probiotykami budujemy powoli odporność, a wzmacniamy to moment, kiedy cokolwiek zaczyna się dziać, to wtedy podajemy Impact. To jest jakby interwencja po prostu ziołowa. W ten sposób. Czyli jakby podsumowując teraz ten okres, kiedy samice wysiadują jajka, a raczej samice i samce wysiadują jajka. No właśnie, bo tutaj do tej pory mówiliśmy o matkach, o tej suplementacji i dochodzi tutaj, mamy ten moment klucia, prawda? I teraz tak, zadbamy o to, żeby w mleczku pisklęta dostawały probiotyki. Tylko istotna jest również walka z problemami okołolęgowymi, które mogą zaistnieć. I tutaj najsłabszym punktem jest to, no oczywiście klucie, zmiana temperatury, stres z tym związany, ale również cała higiena lęgu, czyli skorupka ma pory, jeżeli ma jakikolwiek kontakt z zarodnikami grzyba, one mogą dostać się do środka i zacząć się rozwijać podczas wysiadywania jaj. Okres wysiadywania jaj jest dla rozwoju bakterii i grzybów idealny, dlatego że mamy pożywkę, jaką jest zarodek i jajko. Mamy temperaturę, która jest idealna, tam jest też wilgotność, więc tak naprawdę wszystko, całe zagrożenie mikrobiologiczne, które wyniknie przez pory do jajka, zacznie nam się tam rozwijać. To powoduje, że niektóre pisklęta, które się wyklują, będą miały kilka godzin, tam będzie się już toczył wewnątrz proces zapalny woreczka żołądkowego. I to możemy również wyeliminować, właśnie dlatego walczymy o to, żeby one w mleczku już w pierwsze dni dostały probiotyki, ale możemy już w tym momencie, kiedy one się wykluły, możemy zacząć podawać Impact. I Impact właśnie będzie blokował rozwój wszystkich stanów zapalnych i zapalenia bakteryjnego woreczka żołądkowego. To też on musi być podawany w tym pierwszym tygodniu życia. Czyli mamy tutaj podwójną osłonę, dlatego że probiotyki dostają się z mleczkiem, z wodą dostaje się Impact i mamy zabezpieczenie całego pierwszego tygodnia zdrowotne przeciwbakteryjne, tak? Czyli te wszystkie problemy okołolęgowe możemy uspokoić do 7 dnia, natomiast później musimy zacząć walczyć o to, żeby uzupełnić również poziom witamin i budować odporność u piskląt suplementacją witaminową i probiotyczną. Czyli mamy pierwszy tydzień, gdzie walczymy o wszystkie problemy okołolęgowe i tak jak mówiłem o tych trzech drogach, czyli mamy drogą picia dostaje się Impact, drogą pokarmową mleczkiem dostają się probiotyki, natomiast zadbaliśmy o to, o tą trzecią drogę, żeby w woreczku była cała pula przeciwciał i dodatkowych minerałów, dlatego pierwszy tydzień mamy idealnie zabezpieczony. Kolejne tygodnie musimy tutaj walczyć o to, żeby już podawać pisklętom AD3C kalcium, B-kompleks i preparat mineralny. Dlaczego? Dlatego, że zaczynają się tutaj procesy wzrostu, uwapniania kości, również budujemy odporność, dlatego że witamina A, witamina D3 i witamina C
zawarta w AD3-EC kalcjum buduje odporność w organizmie, natomiast witamina D3 i płynny wapń bardzo dobrze uwapniają kości. Dodatek preparatu mineralnego oczywiście mineralizuje cały ten proces, więc działa szerzej, jeśli chodzi o budowę kości, ale również tutaj może dojść do niedoborów z grupy witaminy B, a wszystkie witaminy działają bardzo dobrze na rozwój wielokierunkowy, czyli rozwój układu nerwowego, układu pokarmowego, wątroby, narządów. Więc witaminy z grupy B dla piskręcia są bardzo istotne. I tutaj jest kwestia właśnie podawania, można łączyć tutaj AD3EC kalcjum i B kompleks, preparat mineralny. Natomiast w momencie, kiedy już one nie jedzą mleczka, możemy kontynuować terapię probiotykami i uzupełniać po prostu probiotyki do wody czy do paszy. Właśnie, Rafał, odnośnie takiego karmienia, bo wiadomo, że ten wychów jakby młodych tu no, bardzo dużo trzeba poświęcić, w sensie hodowca musi dużo poświęcić, żeby te młode jakby jak najlepiej odchować. Ewentualnie stosowanie suplementów odbywa się dokładnie tak samo, czyli raz tylko na jedno karmienie w ciągu dnia? Tak, to do tej pory robiłem. Aha. Bo ewentualnie tylko dwa razy jedzą i na to jedno jest, powiedzmy, suplementacja. Tak, i na to jedno jest suplementacja. No, sugerowałem się zawsze tym, że jednak te witaminy mają duże stężenia i no, żeby też nie przesadzić, prawda? No, ale pamiętajmy też, że to są pisklęta, więc one mogą dostawać troszeczkę mniejsze dawki. To jest uzupełnienie. No, jeżeli rzeczywiście zadbamy o to, żeby 7 dni dostawały w woreczku też minerały i witaminy, więc tutaj może być rzeczywiście. I teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie jakby skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej wyhodować, jak najlepsze młode wychować. Natomiast co teraz z dorosłymi? Bo zbliża się sezon lotowy i ewentualnie jeszcze jakieś dodatkowa suplementacja, czy jakaś interwencja jest konieczna, czy to, o czym mówimy, w zupełności wystarcza, żeby odchować fajnego, zdrowego, młodego i żeby przy tym nie ucierpiał, powiedzmy, ten rodzic? To znaczy, suplementacja rodziców tutaj, jeżeli te podstawowe witaminy będą podawane, ona może być kontynuowana, tak? I tutaj wspólna będzie woda, więc one mogą dostawać suplementację młodych. Także tutaj dbamy tak naprawdę i o jednych, i o drugich. I o drugich. Więc tutaj nie ma takiego ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie do okresu lotowego, to to chcemy tutaj stworzyć całkowity program też na ten okres. On będzie miał troszeczkę więcej produktów. Ten składa się z 6, a tam będziemy po prostu mieli produkty, które będą nam zabezpieczać stawy do takiego, że tak powiem, dobrego startu, jak również budować kondycję troszeczkę wcześniej. Też chcemy, podobnie jak w lęgach, zacząć trochę wcześniej, żeby kondycyjnie przygotować ptaka, żeby to nie był już, żeby to nie była suplementacja w momencie okresu lotowego, tylko żeby ona była przygotowana wcześniej. Tak, a ponieważ no, będzie to też jakieś wyzwanie, trzeba się będzie nad tym zastanowić, bo z różnej pozycji, że tak powiem, te loty hodowcy zaczynają. I tak jak w moim przypadku zawsze wychowują jednego młodego i zaczynają, załóżmy, pierwsze dwa loty, czyli dochowują już tego gołębia młodego, no to z praktyki powiem tak, że ta suplementacja jest w zupełności wystarczająca. Nic tu naprawdę, ewentualnie na pewno to, co zrobię, to jeszcze dołożę tego, postawię bardziej na te probiotyki, tak, w większej ilości. No ale to, tak jak mówię, no musimy się nad tym zastanowić, bo ja z takiej pozycji, a są tacy hodowcy, którzy nie wychowują gołębi młodych i zaczynają ten sezon po prostu z jajek. Tak. I tu się pojawia problem taki, żeby w tym przypadku, kiedy gołębie nie są obciążone, nie przedawkować też. Znaczy, może nie bardzo o przedawkowanie chodzi, bo przy tym podawaniu, powiedzmy, dwa razy w tygodniu naprawdę nie da się tego zrobić. To już też z praktyki powiem. Tylko chodzi o to, żeby ta forma u gołębi nie wybuchła za wcześnie. Bo mamy do obstawienia 3 miesiące, jakby taki jest okres trwania lotów.
I z praktyki wiem, że niektórzy hodowcy mają z tym problem, czyli forma przychodzi za wcześnie i po prostu gdzieś do końca w pewnym momencie no nie wystarcza. Więc no, no trzeba się nad tym będzie zastanowić, żeby i dla jednych, i dla drugich to w jakiś sposób zrobić, tak przygotować. I też możemy pamiętać o tym, że probiotyki, tak jak wcześniej mówiliśmy, mogą być podawane przez dłuższy okres wcześniej, jak i mamy preparaty ziołowe, które mogą być podawane, jeżeli coś zaczyna się dziać, czyli jeżeli w tym okresie pomiędzy coś się zaczyna dziać zdrowotnego, no to jak najbardziej można wrócić do impaktu, jak najbardziej można używać Bronchomaxu. Tak. I jeszcze tutaj warto powiedzieć o piskląt, bo nie bierzemy tego pod uwagę teraz, ale może się zdarzyć tak, że gdzieś podczas lęgu były zarodniki grzybów i może się rozwijać grzybica, tak? Bądź ktoś zdecydował o podaniu antybiotyku w tym okresie, bo coś złego zaczęło się dziać na przykład z pisklętami, to też ta grzybica może w tym momencie się pogorszyć, jeżeli podaliśmy antybiotyk. Więc w momencie, kiedy podajemy impact, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to można dołączyć mytek. Dlatego, że to jest preparat przeciwgrzybiczy i on również działa na odporność, więc można go podawać razem z impactem, jeżeli mamy podejrzenie, że może rozwijać się grzybica bądź jakiekolwiek objawy, które by nam to sugerowały. Tak, a ja jeszcze zadam takie jedno pytanie już odnośnie gołębi rozpłodowych, czyli lęgów stricte jakby po tym okresie, kiedy wychowamy już tego młodego, ewentualnie wskazane byłoby, żeby na przykład gołębie na chwilę rozdzielić, dać im odpocząć i znowu je połączyć, no bo tutaj lęgi odbywają się jeden po drugim. One mają dużego młodego, samica już niesie kolejne jajko. I jakby wtedy no nie ma ani tego odpoczynku i tak dalej, więc tu może też z tego wynikać, że ten drugi, czy trzeci, czwarty lęk są już sporo słabsze. Z praktyki to powiem tak, że jak zaczynam, to cały czas kontynuuje. Nie ma przerwy. Nie da się za bardzo tego inaczej rozwiązać, bo tak jak mówię, albo trzeba by je rozłączyć, ale to trochę psuje pewne rzeczy, bo gdzieś tam terminowo też no musimy się wyrobić z tymi młodymi do pewnego momentu. No, no nie da się po prostu tego inaczej rozwiązać. Ja kontynuuję suplementację. Czasami jest tak, że się pary niektóre rozłącza albo przełącza. No i też w różnym stanie są wiekowym, na przykład młode, no bo w jednym gnieździe mamy jajka, a gdzieś tam mamy malutkiego młódka, no to już jest nie do pogodzenia, bo tak naprawdę by trzeba podzielić znów ten gołębik rozpłodowy na 3-4 boksy i w każdym pilnować porządku. Osobno, tak. To pewnie też każdy sobie troszeczkę pod siebie i bardziej indywidualnie ułoży. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że niedobory, które mogą wystąpić u rodziców, to są niedobory związane z witaminą A, D czy E. To jest właśnie niedobór związany z całym kompleksem grupy B. Warto uzupełnić minerały w tym okresie. No i jeżeli możemy podawać, to jest witamina E z kwasem foliowym. To jest ta podstawowa suplementacja, która powinna być kontynuowana, jeżeli po prostu uznawiamy lęgi, prawda? To są te podstawowe rzeczy. Jeżeli tylko oddzielamy i chcemy zadziałać interwencyjnie u młodych na przykład, no to też jest kwestia już jakby praktyki i podejścia. Ale to są cztery podstawowe produkty, które powinny być podawane, dlatego że jeżeli u matek wystąpią niedobory, to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że któryś z tych suplementów. Tak jest. Także można powiedzieć, że podsumujemy sobie ten okres w takim małym streszczeniu, jakby to miało wyglądać. Zaczynając od tej części pierwszej, czyli pierwsza część to są właśnie te produkty. Pierwsza część to są cztery produkty. Jest to na trzy tygodnie przed jakby lęgami. Mniej więcej trzy tygodnie przed lęgami, podawane równomiernie, systematycznie. Cztery produkty, tak. Kompleks witamina A, D, C, kalcium, witamina B kompleks, mineralny preparat oraz witamina E z kwasem foliowym. To jest jakby pierwszy okres. Potem mamy okres wysiadywania jajek, gdzie możemy zadbać o odporność u matek, jak również zadbać o to, żeby pisklęta razem z mleczkiem dostały probiotyki od pierwszego dnia życia.
a później walczymy po prostu o pisklęta. Czyli zakładamy, że cokolwiek może się wydarzyć podczas procesu, podczas wysiadywania, czyli walczymy o odporność i o działanie przeciwbakteryjne, tak żeby uspokoić wszystkie problemy z zapalnymi woreczkami żołądkowymi, więc tutaj impact albo mytek, jeżeli jest podejrzenie grzybicy, oraz wracamy z tymi preparatami tak naprawdę, które używaliśmy w pierwszym okresie, czyli powtarzamy suplementację, bo tu już nie ma wapnienia skorupy, ale jest proces uwapniania kości, mineralizacji kości, również jest potrzebna witamina B kompleks i możemy wrócić do probiotyków, tak? Tak jest, także taki plan odnośnie tego, jak te produkty stosować orientacyjnie, można znaleźć u Was na stronie, tak? Tak, on jest jak zawsze, jak każdy omawiany program, jest dostępny. Można go sobie ściągnąć w PDF i wydrukować. Można przeczytać również po prostu sobie w internecie na stronie, tak? Się zaznajomić z tym. On jest całkowicie rozpisany. Także w dzisiejszym materiale temat lęków omówiliśmy. Ja zaznaczę tylko, że jeszcze przed sezonem lotowym spotkamy się, żeby porozmawiać na temat przygotowanie gołębi do sezonu lotowego. Tak, myślę, że może to być koniec lutego albo najpóźniej początek marca, gdzie będziemy starać się przygotować taki przemyślany program właśnie na loty, gdzie będziemy, no założenie jest takie, że będziemy go podawać trochę przed, żeby przygotować gołębie do tego samego początku, tak? Czyli postarać się ograniczyć ilość zerwanych ścięgien w skrzydłach. I teraz pytanie, bo on będzie się pokrywał z okresem lęgowym, sezon lotowy, bo w zasadzie no, gołębie jakby przed samym dopiero albo sezonem, albo jeszcze w trakcie sezonu będą karmić te młode, więc tak. Tutaj będzie trzeba to jakby uwzględnić. Zależy z jakiej pozycji ktoś będzie zaczynał. Dokładnie. Znaczy myślę, że po prostu my napiszemy program lotowy, a jeżeli te dwa programy będą się zazębiały ze sobą w pewnym okresie, no to ten jeden jest napisany i hodowca zadecyduje, które suplementy stąd. Natomiast jeżeli już zacznie być bardzo istotny ten lotowy i ten początek, no to będzie musiał wprowadzać więcej preparatów związanych z lotami, tak? No bo jednak tam będą preparaty na stawy, tam będą preparaty na kondycję, będziemy podnosić poziom hemoglobiny, to też potrzebujemy troszeczkę na to czasu, żeby ta reakcja organizmu miała chwilę, żeby zadziałać, prawda? Żeby zmieniły się wyniki. Chodzi o to, żeby to płynnie wprowadzić. Nie było takiego skoku, tak? Bo ja na przykład zawsze to mówiłem, nie lubię takich produktów, które nagle podnoszą formę, ale chodzi o to, że one mają wytrzymać 3 miesiące. Tak, no, dlatego na pewno w tym programie będą produkty, które będą podawane jako taka podstawa w każdym tygodniu. Nie w dużej ilości, ale po prostu one będą przez cały okres podawane i takie, które będą podawane tuż przed lotami i zaraz po lotach, prawda? I tak będą skupione, czy skupione to, te okresy podawania tych produktów będą skupione na samych lotach weekendowych, ale część produktów będzie po prostu budować długoterminową wydolność organizmu. Tak jest, także już dziś zapraszamy do kolejnego materiału, w którym więcej właśnie o tych lotach porozmawiamy, a za dzisiejszą rozmowę bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również.